dzięki wstępnym badaniom ekspertów tajemnica staje się coraz mniej zagadkowa. To nie UFO ani człowiek, a prawdopodobnie natura jest za wszystko odpowiedzialna. Według ekspertów kręgi w zbożu powstały dużo wcześniej niż zostały odkryte, czyli na przełomie czerwca i lipca. Odkrycia dokonał właściciel pola, bo jak mówi, nikt inny nie jeździ tą drogą. No, myślałem, że może to po burzy coś takiego się stało, czy coś takiego, bo to po tych deszczach, po tym wszystkim tak to jakoś się pokazało. Dzisiaj przez blisko 3 godziny na miejscu pracowali eksperci z warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej. Ze wstępnej ekspertyzy wynika, że piktogram na polu żyta nie jest dziełem człowieka. Kłosy nie są połamane, tylko położone przez żywioł. To nie jest jakieś sztuczne, przez kogoś wydeptane, tylko to po prostu powstało w żaden sposób. To jest zjawisko przyrody jakieś, to nie wiemy tam UFO, żadne tam cud. Tezę potwierdzają także badania miernikami pola elektromagnetycznego i promieniowania mikrofalowego, które nie wykazały żadnej anomalii. Piktogram w Giedni składa się z 6 owalnych kręgów, z których największy ma 19 metrów średnicy. Badanie wahadłem i różdżkami wykazało niezwykłą energię w tym miejscu. W tym największym kręgu, w którym w tej chwili stoimy, 7 jakichś takich niezwykłych punktów, z których na przemian nie wiadomo jaki rodzaj energii albo wychodzi z tej ziemi, albo wchodzi. Badania będą kontynuowane w Olsztynie. Eksperci twierdzą, że przebywanie w kręgach korzystnie wpływa na samopoczucie człowieka. Jednak chętni do naładowania akumulatorów muszą się pospieszyć, bo właściciel pola zamierza skosić zboże w ciągu najbliższych 2 tygodni. A jeżeli za rok wydarzy się to samo, to zamiast